Adres pijanego ojca policjanci ustalili po sygnałach od zaniepokojonych sąsiadów. Najpierw próbowali negocjować z mężczyzną, ten jednak nie zgadzał się otworzyć im drzwi. Matka dziewczynki była wtedy poza domem. Policjanci skontaktowali się z nią i wówczas kobieta wróciła do mieszkania i razem z policjantami weszli do środka. No i faktycznie okazało się, że dziecko, 2,5-letnia dziewczynka, była pod opiekiem ojca. Policjanci zbadali stan trzeźwości mężczyzny. No badanie wykazało 3 promile alkoholu, około 3 promile alkoholu z wydychanym powietrzem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do izby wytrzeźwień. Matka dziecka była trzeźwa i to pod jej opieką na razie została dziewczynka. Ale to nie koniec sprawy. O całym zdarzeniu, o tej sytuacji zostanie poinformowany sąd rodzinny jako ta instytucja, która może decydować o dalszej opiece nad dzieckiem, o tym, no, o decyzje wychowawcze w sprawie dziecka. Natomiast my ze swej strony będziemy prowadzić postępowanie w kierunku narażenia na utratę życia i zdrowia. Policjanci zapewniają, że dziewczynka jest zdrowa i nie odniosła żadnych obrażeń, ale jak się okazuje, to nie był pierwszy raz, kiedy została sama pod opieką pijanego ojca. Dziewczynka w sumie wczoraj to płakała, ale dzisiaj spokojnie, ale strasznie śpieszył się, żeby wejść do klatki. To nie wiem, żeby go sąsiedzi nie widzieli. Na tym filmie zarejestrowanym przedwczoraj widać, że mężczyzna nie jest w stanie utrzymać się na nogach, a dziecko wypada z wózka. Nie zareagowaliśmy poważnie, myśleliśmy, że to jest jakiś żart. Myśleliśmy, że to idzie pan, który jest chory, ewentualnie jest podpity, ale wiezie jakiś wózek z lalką. Dopiero w momencie, kiedy zobaczyliśmy, że faktycznie to może być dziecko, wyciągnęliśmy aparaty i zaczęliśmy kręcić po prostu debila. No nie ukrywam, że dla nas na początku to się wydawało śmieszne, ale później już takie śmiesznie nie było w momencie, kiedy pan ten wózek wywrócił. Sam upadł. Wtedy zbiegliśmy na dół z kolegą, zareagowaliśmy bardzo szybko, zadzwoniliśmy po policję. Ale policjanci nie znaleźli mężczyzny. Zdaniem autorów nagrania to przez to, że zbyt długo zwlekali z interwencją.